Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek poświęcimy kosiarkom Victus. Mam dzisiaj trzy modele kosiarek. Kosiarka HS 53B675, model VS 48L65 i model VR35. To jest kosiarka wrzecionowa, bez napędu, napęd siłą mięśni, ale przejdę. Teraz dokładnie opiszemy wszystkie po kolei, każdą maszynę opiszę, przedstawię jej zalety i wady. Najpierw zajmiemy się kosiarką VS53, silnik 675, wyposażony w Ready Start, czyli automatyczne ssanie. Kosiarka ma szerokość roboczą 53 cm. 8-stopniowa regulacja wysokości. Mamy tutaj dźwignię stalową z przyciskiem blokującym. Bardzo solidna konstrukcja, stabilna. Duże koła z tyłu, małe koła z przodu. Kosz. Pojemność kosza to jest 60 litrów. Teraz wymienię funkcję tej kosiarki. To jest tak, wyrzut boczny. Mamy tutaj zbieranie do kosza, mamy tutaj za ślepkę, wyciągniemy ten dyfuzor, zamykamy z tyłu, mamy mielenie, no i oczywiście napęd. Teraz pokażę Wam, jak łatwo, szybko odpinamy ten kanał w ten sposób, żeby przejść do funkcji mielenia. Mamy za ślepkę z tyłu do kanału wyrzutowego. Bardzo łatwo się ją łapie, umieszcza, wtedy nie musimy kosza w ogóle podczepiać. Kosiarka pracuje w trybie mielącym. Specjalny dwupłaszczyznowy nóż, który wspomaga w tym momencie system mielenia. Za ślepkę widzicie tutaj, tak? Osłona paska klinowego w całości zabudowany, żadne resztki trawy tam się nie dostają. Teraz rączka, dźwignia hamulca, dźwignia napędu, wszystko ergonomiczne, miękka pianka, dłoni sobie nie przyszczypniemy tym. Oczywiście jest miejsce, żeby umieścić jakiś napój bezalkoholowy. Jak najbardziej wpinam kosz, ponieważ teraz przejdziemy do drugiej kosiarki. Jest to kosiarka VS 48 na silniku Longina. W zasadzie widzicie, że to jest ta sama rodzina, ta sama linia produktowa. Tu jest 53 cm, tu jest 48 cm szerokości roboczej. Wszystkie funkcje są podobne. W zasadzie tak samo to działa. Kosz też ma taką samą pojemność. Zaślepka również, czyli obie są czterofunkcyjne, te kosiarki. Bardzo łatwo się wszystko umieszcza. Silnik również jest wyposażony w autossanie, czyli nie musimy, tak w niektórych kosiarkach musimy dźwignią przełączać. Tutaj przepompowujemy, pociągamy za linkę rozrusznika i kosiarka za pierwszym razem odpala. I na sam koniec kosiarka VR35. Jest to kosiarka do bardzo małych trawników, jak ktoś ma 50-100-150 metrów, może sobie taką kosiarkę kupić. Pięknie to kosi, chcę Wam pokazać. To prawda, trawa jeszcze nie urosła, żeby ją kosić, ale Wam pokażę. Dzielnie sobie daje radę, 35 cm szerokość robocza. Napęd widzicie poprzez koła, które mają w środku wieniec, zębatkę, napędza bezpośrednio wirnik. Z pięcioma ostrzami, solidna konstrukcja. Kółka podporowe tylne, które służą jednocześnie do regulacji wysokości koszenia.
możemy sobie przestawiać, obniżać i podwyższać. No i koszt, który jest oczywiście tutaj założony, ale to jest funkcja dodatkowa. Można dokupić sobie ten kosz. W standardzie występuje sama kosiarka bez kosza. W zasadzie to tyle. Chciałbym się z Wami pożegnać i zaprosić na kolejny odcinek, gdzie będę prezentował różne jeszcze inne maszyny. Do zobaczenia.